Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Krzaku Graj. W dzisiejszym odcinku wracamy do Fishing Planet. Całe szczęście nie powiedziałem Farming Simulator, bo to mi się wiele razy zdarzało, kiedy to było właśnie na odwrót. Moi drodzy, wracamy na jeziorko St. Croix, St. Croix lub jak kto tam woli. Plan jest taki, zobaczmy jakie tutaj rybki w ogóle mamy. Interesowałoby mnie nagrać dla was jakieś odcineczki, może z jesiotra, jakby się udało go złowić. Na pewno chciałbym spróbować sandacza amerykańskiego, sumika błękitnego. I to by było prawie na tyle. I jeszcze tego tutaj golemka z misji. Gdzie on tutaj będzie? St. Croix, eksploracja, nie, opanowanie, też nie, zbieranie, nie, dziękuję. Szczupak golem, potwór z jeziora St. Croix, St. Croix. Tak więc tutaj mamy już przynętę, dlatego będziemy robić te różne misje. Teraz ten odcineczek będzie taki przygotowawczy na te wszystkie misje, na te wszystkie odcinki. I muszę też zobaczyć, co tutaj się może pozmieniało i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jeżeli chciałbym wybrać się na tego szczupaka golem, to potrzebowałbym na pewno tutaj do plecaka wrzucić sobie przynętę specjalną pod niego. A będzie to, moi drodzy, żebym ja to pamiętał. Przynęta na golema. No dobra, ona jest 28-gramowa, haczyk 8.0. I to myślę, że jako pierwszy odcinek mógłbym zrobić i wrzucić by się przydało wtedy na wędkę castingową, dlatego wrzucamy tutaj. Jak widzicie, tutaj jakąś przyponkę też możemy dać. Jeżeli chodzi o szczupaki, to też muszę właśnie kupić tutaj przypony. Jeden z widzów mi tutaj napisał w komentarzu, że mi się zrywają, ponieważ mam zwykłe przypony, a trzeba przypon tytanowych, więc lecimy szybko do sklepu, sprawdźmy tylko jaki mamy zestaw tutaj. Przypomnijmy sobie w ogóle zestawy. Mam dwie gruntóweczki, bottom sniper, 300. Ciężar wyrzutu od 90 do 190 gram. Mamy ciężarki setki. Myślę, że mogę się pokusić o cięższe ciężarki na pewno, żeby ten wyrzut był większy. Wędka pozwala nam na wytrzymałość do 14 kg. Ale pamiętam, tutaj nie było problemu ze szczupakami. Chętnych zachęcam tutaj do powrotu do odcinku St. Croix, kiedy to zarabialiśmy pieniążki, bo to też dzisiaj będę musiał zrobić pod sam koniec tych moich odcinków. Tak więc 14 kilo. Kołowrotek Megatank 6000 na 14,5 kilo, troszeczkę lepszy od wędki. Żyłeczka na 13,6 kg plecionka. No i tu ten nieszczęsny przypon, czyli musimy sobie kupić przypon na co najmniej 13, w maksie 13,6 kg, dlatego lecimy na przypon tytanowy. Wydaje mi się, że kiedyś tych tytanowych nie było. Ja tutaj długo już nie wbijałem tutaj na tego Fishing Planet na PC-ku, dlatego lecimy tutaj najdalej jak możemy. I na levelu 38 możemy kupić przypon tytanowy 22. I on jest na wytrzymałość 11,8. I tutaj mamy 5 sztuk. A tutaj jaka jest różnica? No żadna różnica, co? Aha, długość przyponu. Pół metra, 250 cm. No tutaj o długości przyponów nie mam za dużo pojęcia, jak to powinno działać. Jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu, to będę wiedział na przyszłość. Myślę, że ten weźmiemy na początek 250. 5 sztuk kupujemy. I od razu ciężarki. Ciężarki. Gdzie wy ciężarki się znajdujecie? Tutaj ciężarki. Nie pociski, nie krople, a po prostu ciężarki. I poproszę 175... 175, bo mam do 190, w tej chwili setki używam, czyli setki czy nie? Tak, setki, a już bym mógł te cięższe, chociaż tak naprawdę wyrzut tutaj mi pasuje, nigdy nie musiałem dalej wyrzucać nic, dlatego weźmy te 150, raz, dwa, trzy,
3 i 4, bo dwa zapasy muszą być. I dlatego z plecaka setki sobie wywalamy. Tutaj zamieniamy 150 z setkę, wywalamy. I tak samo na dwójeczce musimy zrobić 150 z setkę, wywalamy. I gdzie nam się jedna 150 schowała? Chyba tutaj do naszego, tak, do naszego domu, więc wrzucamy ją do plecaka. No i teraz byśmy musieli wymienić ten przypon. Przypon jest już w plecaku. Przypon tytanowy, tak, tak, pięknie, pięknie. Cyk. Uwaga, Rix Mono przypon. Co jest, panie? Nie uwaguj mi tu, tylko wrzucił, wrzucił. Straciliśmy haczyk. Haczyk, zacznijmy może, tu 4-0 był chyba. Na sumika tutaj się, myślę, te gruntóweczki zrobimy, więc czwórki będą za małe. Haczyki, weźmy bezzadziorkowe, może się pobawmy trochę w bezzadziorkowe. Wrzućmy tutaj również przypon. W plecaku mamy przypon tytanowy i znowu jakiś tu... Aha, dobra, rozumiem, czyli tutaj po prostu nie może być ciężarek, tylko wtedy może być tylko i wyłącznie federek. No to teraz moje pytanie brzmi, czy jeżeli wziąłbym jeszcze raz przypon tytanowy, czy jest jakaś inna opcja tutaj, bo ja bym wolał ciężarek, bo te federki mi tam w sumie... Ja nie wiem, jaki jest ciężar tego federka. Zobaczcie, użyłem tej. Może musi być dłuższy wtedy. Ten uniwersalny przypon tytanowy nadaje się zarówno do łowienia w wodach słodkich, jak i w wodach słonych i jest idealnym rozwiązaniem, dzięki któremu żaden drapieżnik o ostrych zębach nie wyrwie się w połowie walki. Ten najwyższej klasy przypon tytanowy jest niezwykle mocny i wytrzyma praktycznie każde ugryzienie. No fajnie, fajnie. No tutaj za monetki kupować nie będziemy, piszą to samo co tu. Wezmę, zaryzykuję, ten dłuższy kupię i sprawdzimy, czy na tym dłuższym też to zadziała. Ten wywalimy i z domu wrzucamy do plecaka, plecak pełny, no jasne, że pełny. Plecionkę 15 wywalamy i jeszcze raz spróbujmy. Plecak jest pełny, panie, o co ci chodzi? Haczyk, dwójeczka, won, 2-0, won. 150 mamy 4, dobra, no bo nam je wywaliło. Czy teraz możemy ten tytanowy poprosić? Możemy. Tytanowy dłuższy poprosimy. I ciężarek. Ok. Czyli dobrze wydedukowałem, że ciężarek może być użyty, ale na dłuższej tytanowej przyponie. Czyli robimy to samo na dwójce. Rzucamy długi tytanowy. To jest ten, tak, półmetrowy i wrzucamy mu ciężarek. I okej, mamy to w porządku. To teraz te 250 chowamy do domu. Zostawiamy przypon 3 sztuki, żeby nam się tutaj zgadzało. Plecionkę tą wywalamy. Zobaczcie, tu takie przygotowania. Dawno nie grałem, to nie wiem co mam, nie wiem co potrzebuję tak naprawdę. Ciężarki zostają, przypon zostaje. Mamy tutaj, tak, to teraz haczyki, haczyki, haczyki. Mamy haczyki fajne rozmiarowo, ale one są zwykłe. Może kupmy sobie jakieś haczyki bezzadziorkowe. Przeczytajmy może najpierw zwykłe. Co oni tu o zwykłych po prostu piszą? Haczyki typu ośmiornica. Przejdźmy dalej, na przykład te posiadamy, tak? Haczyki River Text zostały wykonane specjalnie do holu dużych i silnych ryb. Ze względu na swoją wytrzymałość i trwałość, te chemiczne ostrzone haczyki zapewniają szybkie i głębokie zacięcie. Wybór haczyków spełni wszystkie twoje oczekiwania i sprawi, że nabierzesz pewności siebie podczas holu. Ok, coś tam wiemy. Bezzadziorkowe, dalej. A widzicie, one są tutaj za monety. Oj, gdzie ja tutaj wleciałem? One są za monety, czyli słabiuśko. No ale przeczytajmy na przykład ósemki, tak? Bo na suma, gdybym ja chciał sumika, to co ja bym potrzebował na tego sumika tak naprawdę? No duże, ósemki jak najbardziej by się przydały, nie? Siódemki, ósemki.
Bezzadziorkowe haczyki catfish, czyli zobaczcie, catfish, czyli sum, na suma, czyli dobrze tutaj kojarzyłem. Wyciągnie z wody nawet największe ryby, nie wyrządzając im przy tym dużych obrażeń. Specjalnie zaprojektowany łuk oraz chemicznie ostrze zapewnia szybką i głęboką penetrację przy zachowaniu norm i przepisów dotyczących haczyków bezzadziorkowych. Używaj tych haczyków, jeśli planujesz wypuszczać ryby. No ja wypuszczać ryb nie planuję, więc wracamy do haczyków zwykłych. A haczyki zwykłe wymiarowo mi tam pasują, więc ekwipunek, dom, haczyki. I moi drodzy, haczyk damy sobie może 8 na jedną i na drugą. Tu damy 7, będziemy sobie porównywać i przygotować się na haczyk taki. Na suma bym potrzebował, przeczytajmy, co nasz sumik by tutaj chciał na przykład. Sumik, 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 gdzie jesteś, potworze? Sumik, rosówki, małe żywce. No okej, okay. Rosówki i małe żywce. Małe żywce 104 sztuki, czerwone robaki, rosówki 28. Niech zostanie, rosówek dużo nie będziemy korzystać, tylko właśnie pod to, więc jest. Ale ja bym jeszcze chciał pod to najpierw oczyścić tutaj. Co my tutaj nie chcemy? Żywce zostają, sztuk 75, okej. Okay. Kulki ciasta, no dziękujemy. Białe robaki, dziękujemy. Czerwone robaki, również dziękujemy. Jętki, muchy, widzicie tutaj, chyba na czymś innym tutaj kiedyś byłem. Ochotki, pijaweczki, sumik, sandacz amerykański. No tu na sandacza może bym zostawił go, zobaczymy. Świerszcze poszły. I wchodzimy sobie na przynęty. Duże kawałki ryb. Ich byśmy musieli sobie troszkę dokupić. Dlatego szybciutko wchodzimy. Duże kawałki rypu. O, drogie to jest, drogie. No ale warto, żeby do sumika tutaj kilka sztuk jak najbardziej trzeba mieć. Tak samo duże minogi. Łosoś, szczupak, niszczuka, sumik. Duże minogi też byśmy jakieś tam sztuki dokupili, ponieważ pamiętajcie, taka zasada, jeżeli wybieracie się na dane jezioro, lepiej mieć więcej tej przynęty, żeby później nagle podczas połowu się okazało, że gdzie mam przynętę? Zużyłem wszystko, czas wracać do domu, a tutaj jeszcze siatka niezapełniona. Albo co gorsze, jeszcze nie zarobiliśmy na powrót, żeby wyjść na czysto lub nawet zarobić. Tak więc tu trzeba decyzję podejmować. Trzeba się czasem dłużej przygotować do tego wszystkiego. No tu widzę jakaś krewetka meksykańska. Boże, co tu się porobiło? Żuchwit, albuna, stornia, sierpnik okrągły. Co to są za ryby, panie? Duże minogi. Raz, dwa... Muszę uważać też, bo kasa leci. Nie mam dużo. Weźmy, może kupmy od razu sobie tutaj licencję. Żeby się 8000... I ile ja potrzebuję? 9800. Mam 19, dobra. Jest w porządku. Ekwipunek, 9 minogów. Są w domu minogi. Przerzućmy je do plecaka. Czy coś jeszcze stąd wiem? Nie, dobra, plecak. Mam 41 dużych kawałków ryb. I to zarzucamy sobie od razu tu. I mamy przygotowane na sumiki. Z tytanowym. Kolejna wędka, kolejna ryba to byłby na przykład sandacz. Na sandacza byśmy potrzebowali, tu sandacze wielkościowo jakieś większe będą. Gatunki ryb. Sandacz amerykański. Od 0,5 do 2 kg. Maksymalna 20, no tak słabo tu piszą, no liczmy się z tym, że na Emerald one sięgały tam do 2, max 3 kg chyba, no to tu będą takie powiedzmy 4, 5, 6, 8 kg, więc haczyk wtedy 1-2-0 używaliśmy, 1-0, więc tu byśmy na sandacza używali haczyka 4-0. 4-0. Z tym, że na pewno nie spławik, a raczej casting.
Casting mamy do 11 kg, słabiutki. No tu by się przydał casting kupić lepszy, ponieważ gruntówki mam po 14, Brutusa spławik mam 15, drugi mamy Feniksa na 10 kg, no a ten casting na 11, więc tutaj mamy założoną teraz na golema przynętę. 11, kołowrotek 10 i na 12 kg aż plecionkę, czyli tu muszę hamulec zmniejszyć sobie, bo tu będzie dostawał najbardziej mój kołowrotek. Ale sprawdźmy, co my tutaj mamy. Czy mamy to, co bym chciał? Robak 12 na 3060, ok, może być. Twister na 4.0, nie chciałbym go używać. Raki, nie, dobra, niech zostaną. Crankbaity jakieś tu podstawowe, 2.0, 2.0. Tak naprawdę to wszystko idzie w odstawkę. Trójki może zostawię. Żabka, poperek, uciekają, 3.0 ewentualnie możemy zostawić. Tej blaszki będziemy używać na co? Na sandacza. 4.0, ewentualnie tej nocnej 3.0 i tej 3.0. Tych trzech będę używał na sandacza. Na tym Sand Croix. Blacha średnia i robaczek różo. Tutaj jedyneczki wywalamy. Dwójeczka won. Poszła. Nie mamy na was miejsca. Dwójeczka. Trójeczka ewentualnie niech zostanie i jedyneczka poszła. Czy my mamy robaczka jakiegoś takiego różowego? Bo ponoć różowe robaki na te rybki są w porządku. Nie mamy. Dlatego przechodzimy sobie na haczyki. Moi drodzy, haczyki nie takie, nie. Główki jigowe, o tak, główka jigowa, rozmiar od 4 do 6. Czwóreczka 42-gramowa. I to już jest fajne, bo ona będzie fajnie opadała, więc bierzemy sobie tą czwóreczkę i kupujemy do tego, moi drodzy, robaczka. Ten jest 7-centymetrowy, więc nie. 10, 12, 15. O. I weźmy sobie tą 15. Oprócz tego może jeszcze coś by tu. Robaki. Twistery. Nie, zostanę przy tym robaku i przy tych blachach. I powiedzmy, że mamy tutaj wszystko gotowe. Ewentualnie 5-0, 6-0 może. Ale tego nie sprawdzać, aż tak nie będziemy. Zobaczymy na 4-0, jakie ryby sobie łowimy. I dlatego też na sandacza jesteśmy już przygotowani. Co jeszcze byśmy mogli tam zrobić? Jest sandacz, jest golem, jest sumik i to są trzy odcineczki fajne, tak? Więc moi drodzy, to już jest 19 minuta tego odcinka leci, jakichś tutaj przygotowań. Mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, byśmy musieli coś rzucić. Czy da się tutaj tą tytanóweczkę wrzucić? Da radę. Dobra, niech jest tutaj też ta tytanowa, bo nie wiadomo, jak tam będą te szczupaki się zachowywać. Żeby sobie jeszcze przypomnieć, czy coś ja tutaj jeszcze planowałem się przygotować na ten odcinek. Czy ja tutaj coś chciałem? To jest dobre pytanie, moi drodzy. Tutaj na robaczku też widziałem taki zestaw kiedyś, żeby sobie zrobić nawet z ciężarkiem, żeby ten robak szedł na dno. Ale my go będziemy mieli nie na haczyku, tylko na główce jigowej, więc tutaj nie będziemy kombinować, bo można to w troszeczkę inny sposób zrobić, ale to jest wyższa bajka, wyższa jazda. Myślę, że zostaniemy tutaj przy tym sposobie, jaki jest. Dlatego, moi drodzy, ja wam za ten odcinek już serdecznie dziękuję. To były przygotowania na wyprawę nad Sankt Krua. Jeszcze sprawdźmy tylko, czy aby mamy wszystko. Później wrócimy sobie tutaj, te rybki mamy. Później wracamy i łowimy szczupaki. Na szczupaki haczyki 3.0, 4.0 mamy chyba założony. Ale to musimy tu... Aha, to jest dom. Wchodzimy tu. Haczyki 4.0 mamy tak.
A widzicie, w plecaku nie mamy. Ja bym tu, ale bym tu poszedł, panie. Rzucamy do plecaka 8-0, 7-0, 6-0, 5-0. Dobra. I 4X series niech jest. Gruszkę dajmy na zapas jak najbardziej. Ciężarki, pociski. Tu jakieś widzę, kiedyś kombinowałem. Jak nasz Brutus tutaj, tak. Tu na nim się nie zrywały w sumie, ale tu też widzicie, zobaczcie, można rzucić sobie przyponkę. Tu haczyk mamy jakiś tam śmieszny 4-0, to idzie do domu. Najważniejsze też przynęty. Żywce Shinera 75, małe żywce 104, duże kawałki ryb 39, duże minogi 24, pijaweczki też jakieś mamy, rosóweczki, kulki ciasta wywaliliśmy przecież, panie. I pytanie, czy jeszcze coś możemy sobie tutaj wrzucić? Krewetki, bass, pstrąg, łosoś, aloza, węgorz europejski. Nie, nie potrzebujemy. Tu na sumika ewentualnie krwista przynęta, ale myślę, że się tak bawić nie będziemy. Małe kawałki ryb, mięso, sumo kształty, jeszcze trochę weźmiemy. Mięso, żuch, szczerzui do plecaka. Ryba wudu, to na jakiegoś potworka chyba było, co? Na białym łosiu, tak, to zostawiamy. Frankenstein to jest szczupak opogromca. Prani szczuka, to tą rybkę musimy złowić, bo jeszcze tej prani szczuka, wróć, mamy prani szczukę. Sumik, jesiodni szczuka, raczka spróbujemy też, może uda się właśnie tę tamtą rybkę złowić. I tutaj jest, dobra, na tyle. To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że błędu tu żadnego nie zrobiłem. A jeżeli zrobiłem, to będzie problem. Jigi basowe niepotrzebne, blachy. Gdzie się ty uchowałaś? 2-0, 2-0, 4-0 spinner. Na co ty, panie, jesteś? Basy, szczupaki, okoni nie mają szans. O nie, dziękujemy. Dobra, moi drodzy, byłoby chyba na tyle. Żyłek nie brać nie będziemy, bo wszystko jest w porządku. Czyli tak, tutaj mamy zestaw przygotowany, tu również. 13,6 kg, ok. Tutaj wystarczy haczyk i to zarzucić. Może nawet przyponek. Haczyk, czwóreczka. I dajmy sobie na przykład pijaweczki. No niech jest, dobra. Zestaw numer 4 to jest do 10 kg, więc go dotykać nie będziemy. Na piątce mamy casting, 6-7 wolna. A jak my tutaj wyglądamy? Mamy starą w ogóle kamizelkę. Jest podbierak. No nie ma podbieraka, nieważne. Dobra, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Hejo!